Wiktorze. Jak co roku spędzasz u nas wakacje? Powiedz mi, kochany siostrzeńcze, jak się u nas czujesz? Jak się tutaj czuję, wujku? Bardzo dobrze. Czyż sam fakt, że przyjeżdżam tutaj co roku na wakacje, nie licząc świąt Bożego Narodzenia, o tym nie świadczy? To wybór. Przyjeżdżasz, ale zawsze sam. Nie rozumiem. A z kim mam przyjeżdżać? Nie mam przecież żony. No właśnie, Wiktorku. Nie przerywaj, kochanie. Może już najwyższy czas, aby się ożenić. Co? Ale nie, to słucham, ale... Czyli zgadzasz się z nami? Świetnie. Już wszystko wymyśliliśmy. Tak, co? Ale... wszystko. Nic się nie martw. Wszystko zostaw nam. Za rok przyjedziesz z żoną. Ale... już jest wszystko załatwione. Ty masz tylko wybrać odpowiednią dziewczynę. Ale skąd wam przyszło do głowy, że ja chcę się żenić? Jak to? Nie chcesz? Zobacz tylko kandydatki. Od razu. To Barbara. Lat 22. Maluje obrazy. Jej ojciec to emerytowany pułkownik. Trzecia to Celina. Lat 23. Doskonale wyszywa, haftuje czy coś tam. Jej ojciec jest dyrektorem browaru. Czwarta to Agata. Lat 24. Pisze poezję. W wolnym czasie pisze poezję. Jej ojciec mam duży moment tekstów. I co ty na to? No powiedz coś Wiktorkowi o mojej siostrze. Albo sama to zrobię. Więc kuzynka moja Zyta jest nieco starsza od ciebie, ale nikt to cię nie zniechęca. Nieco starsza, dobra. Jest najmłodszą z moich kuzynek. Nie bój się, chłopcze. Reszta kuzynek ma już, więc nie będą cię prześladowały. Ze mną nie przeszkadzaj. Jak mówiłam, jest najmłodsza. I jest bardzo dobra i miła. Doskonale dba o dom i gotuje. To może tyle wystarczy. Dajmy coś powiedzieć Wiktorowi. My cały czas mówimy, a on milczy. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wie, co powiedzieć. Może powiedz, czy ci się spodobały panny. Rozmawiałam z każdą. Widziałem je tylko podczas kolacji. Ale dlaczego nie powiedzieliście mi o tym wszystkim? Gdybyś wiedział o wszystkim, to sam przyznaj. Patrzyłbyś na nie zupełnie inaczej. Poza tym niczym się nie musisz martwić. My już wszystko załatwiliśmy. Tak, tak, jutro to przyjdą. Jutro? Tak, jutro. Po kolei. Dziewiąta. Anna. 9:30. Barba. 10:00. Celina. 10:30. Zyta. 11:00. Agata. 6:00 i po południu będziesz mógł już się zajęczać z którąś z panem. 6:00. Wujek już o wszystkim pomyślał. Zostawmy Wiktora samego. Nie przeszkadzajmy mu. Trzymaj sobie wszystko, o co chcesz się zapytać, jak upowadzi. Tak się składa, że przypadkowo to słyszałem. Przypadkowo? I co ty na to? Większuję panu. Przestań robić ze mnie z siebie idiotę! Pytam poważnie. Czyli pan nie jest zadowolony z takiego obrotu sytuacji? Nie jest? Nie jest? Jako? Nie jest. No nie wypada. Nie wypada. A niby dlaczego nie może się ożenić ze służącą? Kto mi zabroni? No, niby nikt. A ożeniłby się pan ze mną? Od razu, jeszcze dziś. Zgadzam się. Różo, nic się nie martw. Wieczorem wyjeżdżamy, a za parę dni ślub. Mam się nie martwić, wyjechać, nie wiadomo gdzie, z panem. Różo, muszę tylko porozmawiać z tymi kandydatami. Poudawać trochę, a wieczorem już nas tu nie będzie. Ciebie i mnie. A jak się któraś z tych panien panu spodoba, to co? Przecież już je widziałem. Są nieładne, okropne. Na pewno pan tak myśli. Będę czekała. Słyszałam, że grasz na pianinie. Tak. Chce pan, żebym zagrała? Oczywiście, bardzo proszę. Niech pan mi powie, jaki jest pan ulubiony kompozytor. Ach, tak. Beethoven. Mój też. Ale ja też lubię innych kompozytorów.
Może zagram mój ulubiony utwór, sonatę słoneczną. Chyba księżycową. No tak, zawsze mi się myli tytuł. Jeżeli jej się myli tytuł ulubionego utworu, to może być ciekawie. Ona wreszcie skończy grać. Zaraz Beethoven stanie z grobu. Jak? Pięknie, pięknie. Panature, jabłka i żółte róże w wazonie. Winogrona i słoneczniki. A tak, przepraszam, zmyliłam je to winogron. Nie musi pan przepraszać. Wiem, że nie maluję najlepiej, ale sprawia mi to przyjemność i maluję cały czas. Bardzo mi się podoba, dziękuję. Kolegom taty też się podobają moje obrazy. Mój tato jest emerytowanym pułkownikiem. Wiedział pan? Tak, słyszałem. Przychodzą do niego koledzy w mundurach. Rozmawiałam o dawnych czasach, o polityce. I patrzą, jak maluję. Bo wie pan, ja im pozwalam patrzeć, jak maluję. To musi być bardzo interesujące. A żeby pan wiedział. I miłe. A pan maluje? Ja? Tak, pan. Nie, ja nie mam talentu. To szkoda. Ja bym panu pozowała, a pan by mnie malował. Pani by pozowała? Tak, byłoby cudownie. Ja bym panu pozowała, a pan by mnie malował. Na sofie, w ogrodzie, z parasolką, bez parasolki. Do aktu też bym panu pozowała. To jak? Nauczy się pan malować? Zastanowię się. Dobrze, to ja już pójdę. Panna Celina? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Maluje pani i wyszywa w wolnych chwilach dla przyjemności? Tak, bardzo lubię wyszywać. To panu dłużej niż modne pece? Jeśli się to lubi, to wcale nie. Później można pięknie ozdobić. Salon. Kwiatki, ptaszki, troszeczki, liście. Tak. Różnego koloru. Tak. Wyhaftowałam też chusteczkę dla pana. Dla mnie? Tak. Ale przecież nie musi się pani spieszyć. Tak pan mówi. Ma pan jeszcze czas. Tak pan mówi. Jest pani młoda, ładna. Tak pan mówi. Wyszywa sobie pani i haftuje wolne chwile dla przyjemności. Tak. Otóż się spieszyć do domu szpójście. Tak pan mówi? Tak pan mówi. To znaczy ja tak mówię. To może ma pan rację? Tak, mam rację. To co teraz? Pójdzie sobie pani do domu, my zostaniemy dobrymi przyjaciółmi i to wszystko. Tak pan mówi? Tak, tak mówię. To może ja już pójdę? Bardzo miło było panią poznać. Naprawdę? Tak, tak mówię. To mi też było bardzo miło. Do widzenia. Do widzenia i dziękuję za chusteczkę. Panna Zyta do pana. Zyta. Niech wejdzie. Dzień dobry. Jest pani kuzynką dziadki Zofii? Zaraz panu wszystko wytłumaczę. Zofia powiedziała mi, że chce pana ożenić. Gdy zobaczyłam pana pierwszy raz na kolacji, zakochałam się. Zakochała się pani? Od pierwszego wejrzenia. Od pierwszego wejrzenia? Tak. Nie wiem, co powiedzieć. Chcę, żeby powiedział mi pan szczerze. Szczerze co? Wiem, że jestem trochę starsza. Odobięcią trochę, droga pani. Cóż to jest 20 lat? Prawie nie widać różnicy. Bardzo pan miły, ale no chyba jednak trochę widać, że jestem od pana starsza. No niech pan tu patrzy. No, może troszeczkę. Szczerze, tak czy nie? Bo ja pana kocham. Dobra pani, jest pan 5, a ja, no, jeśli muszę nad tym wszystkim zastanowić. Proszę powiedzieć krótko, tak albo nie. Zofia nic mi o tym nie mówiła. Bo ja się z tym kryję. Ale pani powiem szczerze, piję, jestem alkoholikiem. Nic nie szkodzi, ja panu pomogę wyjść z nałogu, pomogę mój biedny chłopcze. Ja też palę dużo cygar. I? Wszystko drugie pani śmieci tytoniem. Całe ubranie, pościel, straszny smród. Nic nie czuję. Ponieważ wszystko mam wyprane, przecież nie przyszedłbym na taką wizytę śmiercią z tytoniem.
nic nie szkodzi. Też się nauczę palić cygaro. Ponoć kto pali, nie czuje tak zapachu tytoniu. Co za baba. Jestem hazardzistą. Nic nie szkodzi. Poradzimy sobie i z tym nałogiem. Mlaszczę przy jedzeniu. Nic nie szkodzi. Jestem leń. Nie znam się na niczym i nic nie umiem robić. Mam służące i lokaja. I najdroższą. Udaję się za kobietami. Włóczę się po nocy lokale, spędzając długie godziny z kobietami lekkich obyczajów. Trudno, rozumiem. Nie jestem już taka młoda. Jeżeli pan będzie miał takie potrzeby z tymi kobietami. Zrozumiem, tylko proszę, niech mnie pan kocha. Pani Zyto, ja to muszę wszystko... Dzień dobry, proszę usiąść. Powie mi pani, z kim ma przyjemność? Jestem Agata. Nie bez powodu. Mój tata mnie ciągle powtarza, że nazwał mnie tak, ponieważ to imię oznacza... Ach tak, oznacza zdolność artystyczną. O, kimże jest twój tata? Ma swą ziemię. Czyli wnioskuję, że jesteś z zamożnej rodziny. Powiem mi pani jeszcze, czym się zajmujesz? Uwielbiam jazdę konną. A poza tym jestem duszą artystyczną. Jednakże uważam, że najlepiej odnajduję się w poezji. Wyrażam w niej całą siebie. Poezji? Kiedyś sam próbowałam coś z poezją. Możesz mi zaprezentować jakiś wiersz? Ma pan szczęście, iż znam jeden na pamięć. Musi pan jednak wiedzieć, że to bardzo smutny i refleksyjny wiersz. Bezkresna igraszka. Bez żadnych problemów. Wśród trudów tak wielu. Jeśli chcesz, jak ja, żyć jak ptak, załóż swój frak i rób tak jak ja. Ma pani niewątpliwie talent. Ma pani inne wiersze? Tak, ale ten jest najwspanialszy. Mogę zarecytować panu inne wiersze? Nie, nie, nie. Nie podobają się panu? Mój tata jest nimi zachwycony. Pani poezja jest równie piękna jak pani uroda. Jednakże nie chciałbym zmydlić z wrażenia, by nikomu nie robić kłopotu. W takim razie myślę, że na mnie już pora. Myślę, że się jeszcze zobaczymy. Do widzenia, panie Wiktorze. Do widzenia. Boże, to był istny koszmar. Czy Lenny jesteś mówiącą? A dlaczego nie może? Ładna jest? Tak. Pracowita? Tak. Zgrabna? Jeszcze jak. To co jej brakuje? A zresztą to ty się żyjesz. Nie podoba mi się ta dziewczyna. Nie. Ja też mnie nie dziwi, że Barbara nie podoba się cioci. Za to bardzo podoba się wujkowi. Ale już nie ma więcej kandydatek. Ja powiem. Róża. Róża? Jaka róża? Wasza służąca. Nasza służąca? Dobre, ale mnie nabraliście. Nasza służąca. Ale nieładnie tak okłamywać ciocię, nawet w żartach. No, dlaczego mój siostrzeniec nie może się ożenić z naszą służącą? Może? I się ożeni. Oj. Czyli szykujemy wesela. Jak to? Nie chcą tutaj wziąć ślub? Wójtu, ślub będzie gdzie indziej. A co ty gadasz? Ślub będzie tutaj. A ty idź Boże. Co? Jak to po co? Ożenisz się. Róż, słyszeliśmy, że wychodzisz za mąż. Ja... Za obecnego tu Wiktora. Gdzie teraz znajdziemy taką dobrą służącą?